Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Niestety nie udało mi się nagrać komentarza live do pierwszej bitwy, ale następna już będzie normalnie w tym odcinku. Więc dobra, zobaczmy. Moonhaze używa Chosen From Among Others, żeby uchronić słabszą legendę, bo Mythicale to jest wyższa ranga, tak jak pewnie wiele razy mówiłem w poprzednich odcinkach. No i w sumie tutaj mogłem Bloodiest od razu użyć, ale wolałem się pozbyć wtedy Tauntera. Taunter, czyli oczywiście ten, co po prostu prokuruje pierwszy atak, ale nie taki atak, że każdego atakuje, tylko ten pojedynczy. Bo tamtego jest Mega Taunt jeszcze. Tam mi się głośność telefonu trochę wpieprzyła, widzę wcześniej, ale chyba nie będę tego montować, bo to jest i tak tylko krótki moment. Tutaj oczywiście został ostatni, ten jakiś żółw mityczny, który po ataku Moonhaze'a nic już nie zrobił, tylko sam siebie zaatakował. Tutaj chyba jeszcze, jak pamiętam, go zatrułem. Ale niestety trochę za duże. Znaczy, za mała szansa była, żeby to wyszło. To nie jest tak, że jak jest 100% szans, to każdy taki typ atak. No i udało się zwycięstwo. Przechodzimy do komentarza normalnego. Niestety była dość dłuższa przerwa. I przez to, że miałem jakiś problem z launcherem BlueStacksem, czyli tym emulatorem do Androida na komputerze. No ale dobra. Zamiast tego jeszcze w środę będzie odcinek, czyli dzisiaj. Zobaczę, czy jeszcze są jakieś revenge'e i po raz pierwszy w sezonie kosmicznym zdobędę prawdopodobnie jak wiadomo wyższą rangę niż tylko tego golda. Zaczynam bitwę. Tutaj najlepiej będzie użyć Death's Design'a, bo tutaj nawet jak nie wejdzie stan, to jeszcze może Moonhaze poprawić. Nie wiem, czy już pokazywałem na odcinku, bo jest nowy ten. Używam teraz Letalisa, bo tak to on się nazywa bez ksywki. Shatter Delatem. No i to był łatwiejszy przeciwnik, całe szczęście, bo teraz punkty do rangi są bardzo przydatne w tym momencie. Teraz Letalis, no już dobija tego smoka jakiegoś, nawet nie pamiętam jak się on nazywał. Dobra. Kolejny przeciwnik znaleziony. Jak nie uda się dzisiaj do końca to zrobić, to podzielę na dwa odcinki po prostu. Bo też trochę kontentu potrzebuję. I no, nawet nie najgorzej. Tylko co by tutaj, od czego zacząć? No dobra, Dead Design, chociaż trochę bez sensu, ale przynajmniej ten Dead Countdown się włączy. No to teraz matchmaking nie jest aż taki dorąbany jak w poprzedniej serii. Znaczy serii, sezonie poprzednim. Też widzę dość duży spadek aktywności w grze Monster Legends. Może przegięli znowu z tymi mythicalami, bardzo możliwe. No i teraz pola na Mr. Beasta, mojego przeciwnika. O, coraz częściej nie użył tego Activate Notifications, bo dzięki temu by miał ability zresetowane negatywne i dzięki temu by nie dostawał już turowego damage'a. Znaczy turowego, tego instant damage'a, bo to go by pokonało później. No to dobra, teraz go atakuję. No dobra, to Letalis przeciwnika też jest do pokonania.
Trochę brakuje mojemu teamowi jakiegoś atakera. Poza Heisem, bo nic nie mam, jeśli chodzi o kosmiczne mityki, czyli tymi, którymi gram, z wyjątkiem Moonhaze'a, bo on nie jest kosmiczny, tylko jeszcze ten zwykły mythical. No i zwycięstwo. Tutaj coś nie do końca prostego. Syn Tyrion ma raczej Nahida spanie, ale Letalis? No, będzie problematycznie zapewne. Bo Letalis jest trochę szybszy, a on wiadomo ma Megatownta. O, cholera. Co tu teraz najwięcej robi? 66 sekund. Ja wiem, że jeszcze jedną bitwę zagram, czy tam dwie. Więc nie jest źle. Ale niestety przez ten chamski taunt to no właśnie, Dead's Design wejdzie. Czekaj, wszystkie stany mu weszły? Możliwe? O, oh, come on. O, i teraz cooldown wejdzie na 100%. Ech, ci taunterzy muszą grę psuć, no. A czekaj, co? Quicksand? No, ale to i tak sporo zrobiło, no niestety. To nie ma ten atak pod cooldown, ale... Ale go jeszcze nie użył. O Jezu, aż dwie tury teraz tracę. To niedobrze akurat. Co ja tu teraz mogę zrobić na tym blindzie? No niewiele tak naprawdę. Cholera. To się setupuje, bo nie wiem, co tu więcej bym mógł zrobić. Przy następnej turze ginę. AP wlatuje, ale co z tego, bo musiał mnie tak zaatakować. No nie, nie, niestety. Ajajaj, niewiele brakowało, ale jednak. Chociaż może Letalis nie ma teraz staminy. Może. No raczej nie, bez atakera to będzie ciężko bardzo. No jak widać, to już nie mogę nic więcej zrobić. No trudno. Spróbuję to jeszcze raz. Fight, naciskam. O, i coraz częściej oddaję teraz tę bitwę. Dziękuję Social Pointowi, czyli wynalazcom tej gry. Ale udało się, Champion 3. Mamy to. Nareszcie, Arcade Team po raz kolejny górą. Dobra, będą jeszcze więcej odcinków z tej gry. Też spróbuję coś z komputera nagrać, oprócz wiadomo, tylko tej gry. No i dobra, to by było by na tyle. Do usłyszenia i cześć.